Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darkwolf, zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play My The Magic 7 Big Jim Daddy Mod. Okej, panowie, doszliśmy do momentu, którego nie cierpię. Ale trzeba było przejść. No i oczywiście zaczynamy. Ale zanim wejdziemy, oczywiście rzucimy zaklęcia. I zaczynamy. Enter the tunnel. Jak widzicie, Decoding Wizard się pojawił, ten co zajmował się modyfikacją tej gry. No i... You're about to enter the abode of Jellyfolly Adventurers. What you will face of the most powerful dragon that all time has ever spawned, and his minions will have not small consequence. To assist you in this encounter, I have gathered the friends of the game to join you as brothers in arms. You small band of brothers, shall we henceforth and forever bound by the blood of this day to share the triumph of this victory, and triumph you must. First, I have bought a raffia finest bowman, the Rembaud Zelt Trushot, to lend his bow and fence to the fray. The mad mage Pascal has consented to assist his with his grand mastery of the dark magics. The champions Duke Jimbasto and the Sun Wheels have rejoined you, and yes, the hero Baron Bunglow has come out to the refinement for this one. And what fellowship of the friends will be complete without Lord Gavinson? Six is the number that you men, together with your party, the number is seven. Oczywiście to powinno być więcej, bo dlatego jesteśmy w czterech. And now this August Brotherhood is complete. For victory, for fellowship, and for your brotherhood. Triumph shall belong to you. It's now the time to face your worst nightmare. Jak widzicie, macie od razu napisane save your game, więc jeżeli twórca moda mówi save your game, to macie zapisać tą grę. Ale ja oczywiście idę na hardcora, nie zapiszę. Because of the dangers that you are supposed to face, it would be good idea to save your game. If anything goes wrong, you can always reload your saved game, just a word for the wise. Okej, okay. No to my, dlatego że byliśmy wszystko gotowe, jak widzicie, mamy Lord Winsona, Baron Gullo, przepraszam za moje czytanie, Dread Z Trushot, Duke Gimbasto, Sir Wilks of Stone City i Pascal the Mad Mage. No to chodzimy. Ok, jesteśmy teleportowani, no i mamy. You are finally face to face with Jester Foley and his minions adventurers. It is now time to test your friendship. Hear me and heed my words. I give you a solemn chance, adventurers. If it is your responsibility to ensure that the entire brotherhood survives with this encounter, you must leave this cave together, or you will fail at the test of friendship and hence the game. Once you have defeated Jellyfolly, deposit the cube. You must gather each member to the fellowship and then use the cave exit immediately behind you and return to Celeste. Return to Robert the Vised with the cube and in the company with the entire brotherhood. Robert will grant you an appropriate rewards for your victory. But be warned, adventurers. If you let any of the brotherhood fall in battle, you will be eradicated. Return to Harmondale and Brainet are faithful friends. A faithful friends will be not be able to complete the game. Więc jak widzicie sami, jako w tym, że muszą wszyscy przeżyć, ale powiem wam jedną rzecz, że czytając to, ja sobie pomyślę, a gdybyśmy zamiast rzucać to wszystko, żeby pchać do Eofold, byśmy tylko zabili smoka i byśmy zabrali ich i uciekli? Chyba można coś takiego zrobić, prawda? No ale dobra. A word of caution. Och, and stay clear from Pascal and his minions of conjured trolls. Pascal is really quite mad and his minions are somewhat stupid. If you get too close to them in the head of the battle, they may attack you. If this occurs, all of your allies will become your enemies and you will fail the test of friendship. And remember your objective. Get the cube and gather your friends back into your party. Once in this done, you can dispatch the remaining fools if you like. When it's time to leave, you must use the exit to Celeste located immediately behind you in the company with all six friends. Don't leave this cave by any other means or you will fail the test and the game. Good luck, adventure. Widzicie, nawet on nas ostrzega, nie próbujcie używać teleportu. Nawet gdybyście mieli wszystkich, po prostu to spalicie. Musimy wyjść drzwiami, bo to jest po prostu jakby checkpoint, tak nazwijmy. Okej, no to zaczynamy.
To jest właśnie problem. Widzicie, mamy wszystkich ułożonych. Niestety Pascal jest wkurwiający, bo dlatego, że on rzuca Dragon Breath. Jak pamiętam, co po prostu... Często jak pamiętam, jak ja grałem, mi spalił to wszystko. Dlatego musiałem, często jak grałem sam, nawet na wysokim levelu musiałem ich ten... Lord Gimbasto, mieliśmy Detrushot, o, ma mało zawsze HP. Mamy tam, nie pamiętam, kto to jest ten. Oczywiście Sir Vix of Stone i jeszcze jedna osoba za nami. Okej, ale my zaczynamy. Oczywiście musimy jak najszybciej napierdalać smoka, co się nazywa Jester Foley, i spróbować, tak z ciekawości, ukraść z powrotem naszych przyjaciół. O, żegnam. Oczywiście musimy być też ostrożni, żeby się nie dać przez pomyłkę, żeby oni nie byli nam kontro. Oni, jak widzicie, już się biją. Widzicie, tam mamy naszego znajomego. Okej. Oczywiście ja będę skupiał się cały czas na Jester Foley. Ktoś mi stał się nieprzyjacielem. A chuj ci w dupę. Okej, oczywiście zabieramy od razu wtedy cube, no i spierdalamy stąd. Okej, idziemy do góry. Tylko o to chodzi. Okej, leżysz. Niestety Jester Foley jeszcze żyje. Okej. Wiem, że oni się leczą, ale nie myślę, że to jest takie proste. Leż, Jester! O właśnie, o to mi chodzi. Jest ten facet za blisko, jak ja go walę, to on mi zginie. Czyli dostanie i wtedy ja mogę zapomnieć o zadaniu. Okej, Jester już prawie leży. Leży! Mamy cube! Spierdalamy! Ale ja... chcę się trochę też pobawić. Wyrzucę to. Ale ja muszę ich wszystkich zabrać stąd. Pascal! Jest ci potrzebny. Gdzie jest Pascal? Let's go! Niech oni się skupią na mnie! Bo wtedy będzie mi o wiele łatwiej im pomóc. Okej, te leżą. Idziemy po drugiej stronie. Let's go! Let's go! Aha, jeszcze jeden mi został. Let's go! I tam leży jeszcze jeden. On teoretycznie powinien to przeżyć, ale wolę nie ryzykować. Żegnam, baranie. Okej, trzeba iść szybko do niego. I on chyba mi nie przeżył. Proszę, powiedz mi, że... No to ja spaliłem to. Chyba, że reanimacja... Mam reanimację? Nie pomyślałem o reanimacji nigdy. Lordzie, przeżyj mi to, proszę cię. Nie żyje. Nie ma problemu. Jeżeli to jest prawda z reanimacją, to on powinien mi przeżyć. Ok, na razie biegniemy. Dobra, kurwy, zapłacicie mi za to. Jeżeli to jest to, co myślę, oby miał rację z zaklęciem reanimacja, bo inaczej mam przejebane, bo powiem wprost, że ja nigdy o tym nie pomyślałem. Bo jeżeli to jest ten, to wtedy można bardzo łatwo to przejść, a nie się tam po prostu męczyć. A ja wtedy niepotrzebnie rzucałem to po prostu tą sprawę z magią.
Bo wtedy wystarczyłoby wtedy rzucić tylko po prostu zaklęcia w taki sposób i po prostu możemy wtedy spieprzyć stąd. A powiem wprost, że ja to chyba spróbuję. Zdaje, czy ja słyszę gumę, kiedy na nich pieprznę. Leżeć. Okej, dopieprzymy... Okej, twoja kolej. A jednak można! Cześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Mamy wszystkich! LOL, a on jeszcze został reanimowany! Ha, to jaki bug! Ja pierdolę, nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Jeżeli chcecie powiedzieć, że tak można było od samego początku, to kurwa nigdy bym tego nie robił! Naprawdę, nie wiedziałem o tym! Wystarczyło tylko to zrzucić. Że zaklęciem reanimacją można wtedy by oszukać grę. Nie wierzę w to, tylko to gówno. Nigdy nie wpadłem na to na głowę, przyznaję. Aha, fajnie. Pierwszy raz mi to wpadło. A kurde, mam go. Lol. Jester spawn. Dobra, nazwijmy tego smoka w międzyczasie. Żegnam. I mamy jednego niewidzialnego. Skrześ. Aż nie będziemy zbierać, to wszystko dopiero później. On czuje się jakby był zablokowany. Jak widzicie, mamy bug ze smokiem. Że jest niewidzialny. Mam nadzieję tylko, że nie będzie bugu przez reanimację, bo jeżeli bym wiedział, to wtedy mógłbym ich wszystkich zabić i w tym momencie po prostu ich ożywić. LOL. Dobra, ale ten... Ok, gdzie jesteśmy? Volt. Widzicie, to jest ta sama komnata, gdzie byliśmy w Might & Magic 8. Dzięki. Patrzmy. Kiepskie, kiepskie, kiepskie. Okej. No to prawda, to nie wierzę, ale zaraz zobaczymy, czy to prawda. Tylko stąd wyjdziemy. Dagger. Słaby. Mamy jeszcze jeden ten artefakt dla niego. Ile masz teraz z tego? 43. Może się jeszcze premię, lol. Dwa miecze, ale zamian tego nie robi... Trybola, ale dobra, może. Trzymaj. Tobie się przyda. Dobra, zbieramy dalej. Tam mamy już czyszczę, tam już wszystko czyściliśmy. Day of Protection, nic potrzebny. Okej, zacznijmy od tego gówno. Pierścień. Wytrzymałaś na magię powietrza. Gówno. Szczęście plus 23. A czemu nie? Gówno fly. Super, bardzo się... Masz i bądź cicho, to są o wiele lepsze. Nawet niż 7 statów. No i to wszystko tym razem. Okej. To wrzucimy. Ja czas minął. O, 15 minut dopiero. Biała potion. Freezing. Fireball. Intellect. Masz. Sharpener. Gówno. Pierścień. Nie. To dam jej. Masz. Hełm.
Gówno. Już wolę mu dać. On i tak ma na Chain Expert, więc... Ale może... Albo dobra, nie. Cutlass. Gówno. Hammer, gówno. Czekajcie. Ile? Aha, 50. Myślałem, że to był artefakt na samym początku. Fire Resist. Gówno. Relikwia! Czekajcie, sprawdzimy ją od razu. Of Dark Magic, Evil, znowu Evil! Ja pierdolę, no, nic nie znalazłem, wszystko na Evil. Dobra. Skoro dla ciebie może być, to sobie weźmij. Weź, przepraszam. Ja pierdolę, Divine Interview. To wyrzucimy. Trzeba trochę wpakować jemu, Hama. Wy co zgadacie, nie mam miejsca, kurwa. Kiedy macie w ogóle miejsce? Bo ja, kurwa, nie mam siły. Okej. Lloyd, to mi jest potrzebne. To wyrzucę. Kto kazał ci wziąć ten... Tu z 15. Intelekt i szczęście. Dla ciebie. Jest lepszy. Masz. Okej. Nadal mi brakuje dalej miejsca, więc to wyrzucimy. Lampy Gina. Musimy gdzieś wyrzucić. Bill of Sale. Już nie jest potrzebne. Jeszcze jedno. Sunray. Jest to potrzebne. Firebolt nie. Mamy miejsce teraz? Chyba tak. Dziękuję. Ładny, nie? Szkoda, że nie mogę tego użyć. Gówno. Ale mamy dalej jeszcze do zbierania, no to nie jest koniec. Clock. Water. Co z tym zrobię? Staff. Gówno. Gemstone. Wand. Sharp metal. Nic. To jest gówno. Ink zawsze się przyda. O, nie wiem, czy to jest coś dobrego. Szczęście, bardzo przydatne. Broadsword, gówno. Reagent, gówno. Następny jakiś drogi pierścień. Body. Masz. Reagent. Personality. Masz. Crown. Gówno. Ten przeżył, tamto wziąłem, wszystko... Najważniejsze rzeczy już wziąłem, więc... Okej... Okay. Tylko, że on ma te swoje, więc nic... Dobra! No to wynosimy się stąd. Miejmy nadzieję, że... To wezmę, bo to mi się może przydać. Armageddon absolutnie nie wyrzucę. To tak. Masz. Okej. No to chyba możemy wyjść. Wzięliśmy wszystkich, nawet jeżeli on przeżył. Widzicie, 2, 3, 4, 5, 6. I z nami 7. No to wychodzimy. Okej, jak widzicie, wszyscy mi przeżyli. Dlatego, że mieliśmy wszystkich u nas. Raz, 2, 3, 6. Bo gdybyśmy mieli jednego, to byśmy pewnie to spalili, byśmy byli wymazani. Pamiętacie, co powiedzieli? Zostaniemy teleportowani do tego. A tak, kurde, nie wiedziałem, że przez reanimację to można zrobić. Ja pierdolę, gdybym to wiedział o wiele wcześniej, bym nigdy nie robił wtedy tego boosta. No kurde. Ale dobrze o tym wiedzieć, przyda nam się. Okej, no to my wracamy do tego. Widzicie, glorious for my friends i bla bla bla. No to wracamy do niego. Nice, dziękuję i podziękuj za cube. Control. Excellent! Now that we have the control cube, you need to see Resurrecta and Castle Lambert. She will provide the details of your next assignment. Okej, wszyscy mi znikli. Pamiętam, że kiedyś przez pomyłkę ja wyszłem. No i mi został jeszcze jeden gracz. Tak, nawet nic nie mogłem z nim zrobić, ale fajnie było. Ale mówię naprawdę, że gdybym wiedział, kiedy ja grałem sam o tym, że mógłbym rzucić na nich reanimację i ich zabrać, to bym o wiele wcześniej bym użył. Bym się tak nigdy nie bawił. No cóż, doświadczenie się zawsze przyda. W taki sposób, nawet dla weteranów. Absolutnie o tym nie pomyślałem, że kurde, o tym zaklęciu.
Widzicie. Ale zombie. Nie spodziewałem się, że kurde, nawet jako zombie, że on będzie mógł ze mną rozmawiać i po prostu powiedzieć, że wynosimy się. O to chodzi. Myślałem, że nie będzie mógł rozmawiać. Nigdy bym tego nie powiedział. Absolutnie. No cóż. Dobra, idziemy do tej Resurrecta. Dowiecie co mam do roboty. To jest godzina. Aha. No. Okay, always a pleasure to see you, my friend. Strike the devils. Our plan to rapidly approach the conclusion, but there is a hitch. You have defeated the unholy alliance of the corruption, but the traitor Judas has escaped and taken refuge with Xenoxes and his devil minion. They still represent a horrible thief, and true, they are licking their wounds from our recent victory. We'll one day regain their strength and devastate the world. If anything we do is to have lasting effort, we must first destroy the monsters for us and all for all. You are strong, but not strong enough to defeat the devils on your own. They are vulnerable to the brand of magic most commonly wasted by the necromancers, and less so be our wizards. If it's imperative that you infiltrate the devil base and kill their leader Xenoflex and the traitor Judas, that will be end the trip of this world for some time. The warlocks have dug a tunnel from their volcano to the land of the giants, the land the devil claims and their own. Perhaps you can use that. Okay. Oczywiście my już tam byliśmy, więc wystarczy ten, ale jak widzicie, w oryginalce musieliśmy tylko zabić Xenovera. Niestety nie w modzie. W modzie musimy jeszcze zabić jeszcze jedną osobę, która też tam będzie. To się nazywa Judas the Greek. Pamiętacie, który po prostu on otworzył w piekle? Chodzi właśnie o niego, co po prostu będziemy musieli się lać. Oczywiście my to możemy zrobić w bardzo prosty sposób. Tam będę masę demonów, ja o tym pamiętam nawet. Dziękuję, naprawianie. No ale musimy najpierw tam się teleportować, więc na razie zrobimy tak. No, ona się nagle uspokoiła, widzieliście? To się nie darło. Ok, no to musimy wrócić do Harmondale i stamtąd możemy się po prostu teleportować do naszej starej, dobrej, znajomej. No, chodzi nam o Land of the Giants. Ok, oczywiście jedziemy szybko. Zobaczmy, jaka jest nasza reputacja. Friendly. Ok. Reponent Hammer Stables declare Friends of the Game. Widzicie? O co to mówiłem? Tego nie było w oryginalce. Jako w tym. Więc to też będzie trzeba zaliczyć. Ok, no to teraz idę na chwilkę do banku. Deposit. Teraz pytanie, ile to jest? 6. Nie, zrobimy 6350000. Ok, 4000 wystarczy mi ze sobą. Tak mamy wszystko zrobione. Okej, okay, no to my oczywiście musimy jechać z powrotem na Evermoon. Okej, okay, mamy 24 minuty, więc to pewnie zrobię w następnym odcinku, ale kurde, jednak miałem szczęście, przyznam. Ja myślałem, że będzie o wiele ciężej, jednak nie. Dobrze, kurde, cudem się dowiedzieć tej sprawy, naprawdę, powiem wam, jestem w szoku. Nie wiedziałem absolutnie o tej sprawie. Kto powiedział ci, że mamy jechać do Tatali? Okej, okay, Tatalia, wąt? Ja też, kurwa, nie mam miejsca, jakoś żyję. Powinien to wszystko posprzedawać, ale tego nie zrobię na razie. To wrzucę. Brakada. Po co ja wróciłem do brakady? Pss, ja pierniczę, nie to chciałem zrobić. Ja chciałem jakaś Evermoon, no ja włączam ten, za dużo ględzę, sorry panowie. Ja chciałem... Chciałem... Aha, oprócz coś tego. To wrzucimy gdzie indziej. No to chodźmy. Jak to się mówi. Okej.
Okej, mam jeszcze 5 minut, jesteśmy spokojni. W tym czasie ja wrzucę zaklęcie. Piszę, że jest darmowe, a nadal tracę jeden. Dobra. Evermoon. Okej. No i oczywiście musimy skorzystać z naszego starego, dobrego teleportu. Oczywiście ja już tutaj zacznę wrzucać zaklęcia. Nie, leczenie też by się przydało tam, gdzie pójdziemy, bo ja postaram się wybić wszystkich tych diabełków. A może na teleporcie bym to zrobił? Zobaczymy. Bo i tak, czy muszę trochę zaszczędzić, bo troszeczkę długo trwają te odcinki. I czasami może być nawet to już nudne. A, wiecie jak to jest. Okej, tam jeszcze nie pójdę. Za wcześnie. Rzuciłem najpierw wszystkie zaklęcia, jak już mówiłem. Od razu wtedy ja robię to w następnym wtedy odcinku. 26 minut. Okej. Aha, ona regenerację powinienem rzucić. Okej. No i jeszcze ona została. Okej, to wszystko jest zrobione. Zaklęcie zostało rzucone, oprócz jednego. Okej. Wszystko gotowe, ale my to dopiero zrobimy w następnym odcinku. Ja dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, nie bolał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemandero!